Cóż, dawno nie zakładałem tych słuchawek, więc pomyślałem, że fajnie byłoby wyszukać jakiejś okazji do tego. Jak dobrze wiecie, większość moich filmików to jest takie wygłupianie się, robienie po prostu show i rozmawianie was. Wiecie też bardzo dobrze, że jestem chłopakiem, który bardzo lubi refleksje oraz myślenie głębsze na różne tematy. Niedawno został puszczony trailer gry Life is Strange i od samego początku strasznie najarałem się na tą grę. Dlatego gdy wyszła, od razu ją kupiłem i postanowiłem ją nagrać. Mimo wszystko mam niesamowite wątpliwości co do samej serii i do samej gry. Generalnie grafika jest ohydna, grafika was pewnie może przestraszyć, ale tu generalnie chodzi o ten głębszy sens i generalnie o samą grę i fabułę. I właśnie tutaj wychodzi ta konfrontacja, w której wychodzi na to, że już się nie będę mógł wygłupiać aż tak bardzo. Oczywiście cały czas będę tym samym Naruciakiem, ale mimo wszystko czasami będą zbyt poważne sceny, żeby po prostu bym z nich żartował. Dlatego w pierwszym odcinku z tego let's playa chciałbym was poprosić o łapki w górę, jeżeli seria wam się podoba i jeżeli chcecie, żeby ona została. Ta łapka w górę po prostu pokaże mi, czy nagrać kolejną część. Poza tym na kanale Karolka zobaczycie tą samą serię, tylko po prostu z jego perspektywy, z jego wyborami i tak dalej. Ponieważ w grze popełniamy wybory, które zmieniają całą grę. Ale co ja wam będę opowiadał? Po prostu zagrajmy w tą grę! I tak zaczynamy naszą przygodę. Witajcie bardzo serdecznie właśnie w grze, która nazywa się Life is Strange. Jest na razie głośno, wiem o tym, ale jest burza, jest wszystko. Za oknem pada deszcz, więc na razie dojdźmy. Jak widzicie, początek przypomina bardzo Alan Wake'a, ale będę chciał tu budować klimat, więc kupię się po prostu na klimacie. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Jak widzicie, cały czas tutaj mówią, więc troszeczkę trudno mi się tutaj generalnie wchodzić im w rozmowy i tak dalej. How can I show this to Mr. Jefferson? To jest naprawdę bardzo ładne zdjęcie. Generalnie chodzi tutaj o to, że po prostu mam pokazywać swoje fotografie. Generalnie teraz jest temat o fotografii, kiedy rozmawiamy z nauczycielem. Generalnie gra jest po angielsku, więc rozumiem i też wyrozumiałem, jeżeli po prostu nie będziecie rozumieć niektórych kwestii. Dlatego będę wam je po prostu wyjaśniał, a potem jak po prostu będą kończyć wątki. Nie chcę też wchodzić im w słowo, więc będę w tej serii bardzo mało mówił, ale jeżeli już będę mówił, to będę starał się coś po prostu przekazać. Generalnie chciałbym naprawdę i zależy mi na tym ogromnie, żeby po prostu budować klimat i żeby skupić się bardzo na wyborach moralnych, zgodnych ze mną i tak dalej. Więc zaczynamy i wracamy do gry. There's some children. She saw humanity is tortured, right? If anybody else looked at this, what would they think? Okej, okay, czy powinniśmy czytać cały dziennik? To by troszeczkę nam zajęło, ale widzimy, że serduszko z Minecrafta, wow. Są jakieś baloniki, już 18, tak? O Jezu, czyli nasza bohaterka ma 18 lat, z tego wynika. No i generalnie to jest jej dziennik, tu właśnie pisze wszystko, co jej się przydarzyło. Mamy tutaj pierwszą część, drugą.
generalnie są tutaj też osoby, które poznała. Czyli jest to generalnie nasz dziennik, do którego będziemy mieli pewnie dostęp i to wiele razy. Mamy też ile generalnie na epizody tutaj wszystko podzielone, przepraszam. I generalnie wygląda to naprawdę świetnie. Mamy nawet własny telefon w dzienniku, o Boże, tego się nie spodziewałem. Mamy Warrena, mamy mam, Kate, dad. Okej. Okay. Wyjdźmy na razie z tego. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Możemy zrobić selfie. Wow, możemy zrobić selfie. Czy powinniśmy zrobić selfie? Any one of you could do that to me. Ja bym to zrobił. Isn't that too easy? Tak zrobię. Too obvious. Można się spuścić. What if Arbus chose to capture people? I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Nie, to nie jest dobry pomysł. Nie powinnaś. Jeżeli zrobisz to selfie, ten nauczyciel będzie na nas krzyczał. I have to admit. Ale to tak kusi. Tak bardzo bym chciał zrobić sobie selfie. Robert Frank. I should take a picture to prove I'm still here. A, dobra, zrób to, zrób to. Honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the structure. I believe Max has taken what you kids call a selfie. O, przepraszam. Wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Już chyba nie lubię tego uczyciela, mimo że jest przystojny, to go chyba nie lubię. Selfie expression. Sorry, I couldn't resist. Właśnie nas rozśmieszył nauczyciel w całej klasie. Powiedział jakąś tam ciekawostkę i pewnie teraz nas o coś zapyta, tylko zgaduje. Tak zawsze robią nauczyciele. Nauczyciele są brutalni, nie lubię ich. Tell us the name of the process. No właśnie! To the first właśnie! O to chodzi! A, no i fajnie. No i fajnie, kurde. I don't know, you're asking me. I don't know. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. A process that a to jest tak zwana suka. Style, like suka! Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process suka. Brought out fine details on people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Dobra, tej nie będziemy lubić, ją pobijemy. Będziemy ją bić, nie wiem czym. Kijem, nieważne czym. Po prostu ją będziemy bać. Okay. My little camera bag is battered, but still kicking. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Nie chcę cię widzieć. Spierdalaj. Nie lubię cię. Będę na nich wszystkich wulgarny. Wszystkich trzeba powybijać. Spokojnie, dobra, generalnie ta gra to jest dramat i jak widzicie, no u mnie z klimatem to będzie naprawdę ciężko, ale postaram się. Okej, use. Kamera za $5,300? Czy ich posrało? Może kupię, może rzeczywiście kupię za $5,300? To jest naprawdę tanio. Wow, nawet nie chcę tego czytać. $5,300 za kamerę. Wow. Wiecie to ile to jest złoty? To jest zbyt dużo złoty. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Photo, dlaczego miałem zrobić zdjęcie tego? And people laughed. And I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating. By putting yourself out there in the world. Aha, czyli zrobiłem zdjęcie właśnie w tym momencie. Słodko. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this das ist suka! To jest suka, kurde, Victoria. Od tyłu. Okej. Okej, look. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Aha, Mr. Jefferson, tu jest suka. Dobra. Okej, telewizja i tak dalej. Dlaczego miałem w ogóle to używać? Po prostu wyjdźmy. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. O Jezu. Naprawdę mam z tobą rozmawiać przy tej suce? Ja never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now,
All you need is the courage to share your gift with others. Mm-hmm. That's what separates the artist from the amateur. Okej, rozumiem o co chodzi. Dobra, w porządku. W takim razie teraz się dowiedzieliśmy, że mamy ogromny, niesamowity talent i powinniśmy go właśnie używać, i, ale jestem słabym kłamcą. Generalnie jest za nas zły na ten nauczyciel, no ale spoko, ja to rozumiem. Tędy chyba nie przejdziemy, możemy sobie stąd pójść w takim razie. Mogę nawet przyspieszyć, troszeczkę szybciej chodzić. Okej, super. Więc wychodzimy z klasy. Jest przerwa właśnie. Then I might send you a special picture during your ostro. Martin. Generalnie to jest szkoła właśnie. Jesteśmy w szkole. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class, it's so fucking boring. Aha, i to jest właśnie początek tej gry. She's so fucking shy. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie często tak oddziałowuję, kiedy jestem w szkole. Po prostu potrafię włożyć słuchawki do uszu i przechodzić przez całą szkołę właśnie z słuchawkami na uszach. Po prostu mam wszystkich w dupie. I widzicie, jest tyle rzeczy dookoła nas, tyle ludzi dookoła nas, a ja je po prostu ignoruję. Be part of the world around you. Driving a empty. Car good. By the sea. Nobody can see my meltdown, except for me. Jesteśmy właśnie w łazience. To chyba jest z tego traileru, ale dobra, umyjmy w takim razie sobie twarz. Okej, okay, tylko weźcie mnie nie wystraszcie, bo jestem naprawdę, mam bardzo dobry humor dzisiaj, więc nie wiem, czy chciałbym, żeby ktoś mnie wystraszył. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. You have a gift. Fuck it. Nie, dlaczego? To zdjęcie było naprawdę piękne. Bardzo mi się podobało. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ciągle mam ciarki na sobie, naprawdę, za każdym razem, ponieważ to jest bardzo prawdziwa gra. I pewnie, kurde, po wszystkich odcinkach, mam nadzieję, w ogóle dzięki ci wielkie, że teraz oglądasz to, kurde, będzie o czym myśleć. Zróbmy zdjęcie może na początku. Bardzo ładny motyl. Okej. Butterfly. O, jakiś chłopiec, cholera. Czego? Ale to jest damska łazienka. Wytyfy. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. O co chodzi? Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Nie rozumiem. Stary, to jest damska łazienka. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! O kurwa. Oh! 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 Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. O kurwa, cofnąłem się przez... Shot that whoa! Girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was.
Mogę cofać czas? I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Powtarza się wszystko to samo. Znowu się dzieje to samo właśnie. This is real. Now, can you give me an example of a photographer who captured the human condition in black and white? Okay. Rozjebał się aparat. Boże. To teraz cofnij czas, żeby się nie rozjebał. Can I actually reverse time? Victoria? Why Arbus? I did it. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Anybody? Aha, czyli właśnie ogarnęliśmy, że... Don't freak out. Not yet. Mogę cofać czas, wytyfy! Keep it together, Max. Wow! You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers. Za każdym razem, gdybym to zepsuł, to kurde, gdybym dawałby mi to możliwości, poprawienie tyle błędów. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Wowzer, my old broken camera is new again. No właśnie, wyobraźcie sobie, chodzicie do taksówki, wypada wam iPhone, niszczy wam się, a wy cofacie czas i ten iPhone znowu żyje. Albo, nie wiem, przechodzicie po przejściu dla pieszych, potrąca was samochód, a wy to cofacie i nie przechodzicie przez to przejście dla pieszych, to wam daje możliwość życia wiecznego, w sensie nie wiecznego, ale po prostu... Nie śmierci z jakiegoś powodu. Ja pierdzielę. Me too, Victoria. Okej, spójrzmy znowu na... Still the same stupid picture. So everything seems the same as before. Naprawdę świetne zdjęcie. Dlaczego mówisz, że one jest głupie? But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the night. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Znowu to samo. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Oh, yes, 1800s. Your generation. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Okay. Pójdźmy do toalety. I'm sorry, but really have to chyba było 1800. You're not gonna get away with that. We can talk more after class. Is there anybody here who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Ej, tam suka! Very good, Victoria. Shut the fuck. Rewind again. Musimy się stąd jakoś wydostać, kurde. Faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype. Think, Max. Rewind and find something. Jest też tak, no przecież wiemy, musimy po prostu odpowiedzieć dobrze, wtedy nie będziemy mogli wyjść. Na początku powiemy, co powiedział. Dobrze, już wiem, co tu robić teraz. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Teraz możemy powiedzieć. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Yay! Okay, czyli cofnęliśmy czas. The Daguerrean process made portraiture hugely popular. Czyli tak to działa. Mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Okay, teraz musimy iść. Guys, don't forget the deadline to submit a photo. Dobra, zamknij pysk, muszę iść do tej łazienki, uratować tą dziewczynę. Where you'll be feted by the cholera, it's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max. Cały czas to samo. Po raz kolejny ta sama sytuacja. You're not dreaming.
It's time to be an everyday hero. Dobra, idziemy. Yes, Victoria, you still... Go, I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. O co chodzi? Dobrze odpowiedziałem ci. Jaki masz problem? I'd never let one of photography's... Pomijmy to. I'm not avoiding. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okej, okay, w takim razie chodźmy teraz do tej łazienki. Bardzo mi zależy na tym, żeby uratować tę dziewczynę. Please control to quickly under your... A dlaczego miałbym teraz znowu cofnąć? Nie ma takiej potrzeby, żebym cofał. Co zrobiłem nie tak? Okej. Okay. Please control to quickly under your previous action using the rewind. Control. Który był control? Okay. By putting yourself out there in the world, now, no matter who wins. Okay. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. No, spadaj tam. Excuse us. Zamknij pysty, I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Wyobraź sobie to, gdybyście mogli cofać czas, będąc w szkole. All the right to byłoby niesamowite. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Właśnie w taki sposób możemy się w końcu to wydostać i zobaczyć, co się dzieje z tą dziewczyną. Jeszcze raz pewnie weźmiemy słuchawki. Zrobimy to samo. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. No, I can't tell anybody. Idziemy. Go. A co jeżeli to się nie stanie? A co jeżeli teraz już nie będę do tej łazienki, ponieważ zrobię coś inaczej? Przecież nawet najmniejszy błąd, cokolwiek, może zmienić wszystko. To jest właśnie efekt motyla. To jest to, że każda nasza mała zmiana w przeszłości może zmienić wszystko. And you took a photo. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Do środka, who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. Wowzer, I need a hammer to break it open. Control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that guy away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Jezu, zabił ją jednak. Znaczy, nie, I better rewind right now. This than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak. Dobrze. Yes, good. Uratowaliśmy ją, jakiś cudem. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Yo. Do not freak out. Uh-huh. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Dobra, jestem posępny. Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. O, tego już polubię. Czarnych lubię. Czarnych lubię, czarni są fajni. Okej. Wychodzimy. Oj, co się zrobiło? Nie chciałem tego zrobić. Hold on, Max. Come back here. Okej, z Czarnym mogę porozmawiać w sumie. Dlaczego by nie? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max.
Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Okej, okay, hide the true. Oh my god. Okej, okay, teraz mam wybór. O Jezu, jestem zły w wyborach. Oh fuck. Hide the true, report Nathan. Ale w sumie. Dlaczego miałbym to jednak ukrywać prawdę? Co to mi da? Powinienem w sumie mu powiedzieć, no bo. Przecież. Dlaczego miałem nie mówić? Powiem. Wiem, że to jest takie strasznie. No taki konfident w ogóle, ale chyba raczej fajnie by było, gdybym powiedział o tym. Znaczy fajniej. Powiem to. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girl's room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girl's room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bathroom. No, czpun, dealer jeden, so what happened next? Co z tego, że ma bogatą rodzinę? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Po co ja takie rzeczy powiedziałem? A co jeżeli on pójdzie i zrobi puf we mnie? Since the Prescott family owns Blackwell. Okay. Should I rewind and change my story? Ale kurde, no jeżeli popełniamy wybory, nie możemy cały czas wykorzystywać tego, że możemy cofać czas. Mi się wydaje, że tak czy tak dobrze zrobiliśmy i będziemy mogli o tym pogadać. Tylko, że w sumie żadnych wniosków z tego nie wyszły. Dobrze, zastanowimy się nad tym w kolejnym odcinku. W tym chciałbym się z wami pożegnać. Dziękuję wam uprzejmie za waszą uwagę i za wasze naprawdę fajne oglądanie. Każda łapka w górę lub wejście na fanpage lub cokolwiek bardzo mnie motywuje. Więc tak, będę już wychodził, już mnie, bo tam już nie i tam nie. Spokojnie, spokojnie, proszę. Tak czy tak, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Popa! Jeżeli ten niesamowicie fantastyczny i wymagający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze. A tak w ogóle to naprawdę są moje gołe fotki. Link w opisie.